Panie profesorze, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, bo wszystkim nam na sercu leży bezpieczeństwo, również to gospodarcze. Czy jeśli chodzi o bezpieczeństwo gospodarcze, Polska jest we właściwym miejscu? Wydaje się, że jesteśmy dosyć dobrze zorganizowani, ale przynajmniej tak nam się wydaje w tej chwili, że Polska jest krajem w miarę bezpiecznym. Mówię w miarę bezpiecznym, ale ten kongres, na którym dzisiaj jesteśmy, pokazuje, jakie tak naprawdę niebezpieczeństwo jest jeszcze przed nami, w jakim świecie żyjemy, że dzisiaj nasze bezpieczeństwo to jakby wkroczenie już w sztuczną inteligencję, to dzisiaj bezpieczeństwo gospodarcze i ja mam okazję dzisiaj jakby nie tylko mówić o tym bezpieczeństwie gospodarczym, ale i zwrócić uwagę tym wszystkim, którzy mówią o tym bezpieczeństwie i nad tym bezpieczeństwem panują, żeby wskazać na to trudne zadanie, jakim jest ochrona danych osobowych w biznesie. To trzeba powiedzieć, że w roku 1989 mieliśmy 800 tysięcy firm, z tego 600 tysięcy zakładów rzemieślniczych. Dzisiaj mamy około 2,5 miliona firm i około 800-900 tysięcy firm rodzinnych. I te firmy rodzinne dzisiaj nie są aż tak bardzo mocno, nie chcę powiedzieć zainteresowane, ale nie są w stanie zapanować nad tym, ażeby chronić swoje interesy w świecie cyberprzestrzeni. A jednak dzisiaj firmy rodzinne to prawie 65% wszystkich firm. Dzisiaj firmy rodzinne to firmy, które są firmami wielopokoleniowymi i na 23 miliony wszystkich firm w Unii Europejskiej prawie 16 milionów to są firmy rodzinne i ja dzisiaj właśnie o tym na tym kongresie będę mówił. Bezpieczeństwo gospodarcze to jest coś, o czym jeszcze nie mówiliśmy 20 lat temu, nawet 10 lat temu, aczkolwiek to już jest 16 kongres, ale zawsze myśleliśmy, że to bezpieczeństwo gospodarcze, ono samo się ochroni. Otóż nie. W tej sytuacji i w tej trudnym momencie, w jakim dzisiaj się znajdujemy, choćby w dobie wojny, która jest za granicą i to, co przeżyliśmy, czyli koronawirus, pokazuje, jak bardzo ważne jest to, co jest związane z zabezpieczeniem właśnie gospodarczym. Mogę powiedzieć też, że byłem świadkiem jako członek Rady parę lat temu, kiedy Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej zastosowała e-receptę. Byliśmy pierwszym krajem, który to zrobił i pamiętam, jak Niemcy zazdrościli, że jesteśmy tak do przodu, że my zdobyliśmy medal wtedy i podpatrywali nas więksi, wydaje się, gracze gospodarcze od nas. Nam się to udało i tu wyprzedziliśmy resztę krajów. Także na pytanie, w jakim jesteśmy dzisiaj momencie, to mogę powiedzieć w nie najgorszym, aczkolwiek nie należy dopuścić, żeby nam świat jeszcze uciekał. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego warto brać udział w kongresie? Tym dzisiejszym? Dlaczego warto brać udział w tym kongresie? Ponieważ ten kongres, jak i te pozostałe, które były, jakby pokazuje, jak bardzo wielką rolę odgrywa zabezpieczenie właśnie tego wszystkiego, co chcemy chronić. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy i traktujemy to po macoszemu, kiedy mówimy o informacjach niejawnych, kiedy jakby myślimy, że wszystko mamy pod kontrolą, a tak naprawdę to w ogóle nie myślimy i nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych informacji, które mamy i posiadamy i chcemy je chronić, bardzo lekko czasami albo nie przechowujemy, albo nie zabezpieczamy.